Cześć wszystkim, jestem Przechę, witam was w League of Legends, w odcinkach od A do Z, gdzie zdobywamy sobie skrzynki na bohatera. W dzisiejszym odcinku gramy sobie po raz kolejny z Jinx. No i może już teraz uda się odblokować skrzynkę na Jinx. Byłoby fajnie, mamy piąty odcinek o Jinx. Gramy sobie tutaj we czwórkę, jedynym naszym randomem jest Gangplank, który gra na topie, a tak to z nami gra Varus, nie wiem gdzie. Volibear gra w dżungli. Mamy też Blitzcranka na supporcie, no może coś będzie z tego supportu teraz. Bo w ostatnich grach w ogóle nic z tych supportów nie ma korzyści, nie mam jak grać po prostu. Czytujemy się na dole, więc gram od góry mapy, nie przeciwny garnek, to na topie. Kayn w dżungli, Yasuo na midzie. Ashka z Pajkiem, ba na dolnej alei. No ten bike to raczej będzie na supporcie. Zobaczymy jak nam pójdzie, co oni tutaj mają. Co my tu mamy. Niskie levele. Szału nie ma po ludziach. Poziom 5, poziom 6 odblokować, trzeba mieć eskę. To będzie. Znaczy no, trzeba mieć chyba 2 razy eskę. Żeby te poziomy 6 i 7 odblokowywać. Zobaczymy jak mi pójdzie. Witaj w Summoner's Rift. Czekaj, zaraz powiem ci coś naprawdę fajnego. 30 sekund do pojawienia się stworów. Nie ma szans, że biegnie tutaj. Kto tam jest na dżungli? Wątpię, żeby tu przebiegł. Raczej mam prawdopodobne, że ktoś z Reda będzie biegnął tutaj koło smoka. Bardziej będą tutaj biegli, tędy. Nie ma szans, że tędy pobiegnie. Siocher. Cedric i Morty, oglądaj piąty sezon tylko w HBO GO https://instream.ly/Rick i Morty podkreślenie Siocher znak zapytania P równa się 2.0. No musiałby być kompletnym idiotą, żeby tutaj z Reda biegnąć. Żeby... O, biegnie. Przyciągaj. Idiota, no to jest... No dobra, ale to jest... No niestety, no. Udało się go grabnąć, ale on uciekł. Ale to trzeba być idiotą, żeby tutaj w takiej sytuacji biegnąć. Pierwszy widzę, żeby z Reda ktoś biegł koło smoka. Nie zdarzyło mi się, żebym tak zrobił. Kompletny brak mózgu. Przez kogo, że tamtędy biegnął. Było widać, że jest blisko, jak w drużynie przeciwnej. Mógł mieć tą świadomość, że on tam gdzieś może stać. A i tak idiota pobiegł koło smoka. Naprawdę, ludzie nie używają mózgu w tej grze, nic nie myślą. Grają na pałę. Po prostu klikają tylko. Myślą, że może coś wyjść. No to jest gra, gdzie trzeba myśleć niestety, a nie chodzić i zabijać. No właśnie. Znowu Warda nie było. No, support się stawiaj Wardy. Ja muszę widzieć, albo stój w tych krzakach. No bo mnie Lux targetuje, znaczy ta Ashka. No nie no, biorę od góry mapę i Blitzcrank nic nie widzi, gdzie przyciąga.
Tak mi się wydaje, że on pewnie gra na zablokowanej kamerze i na ślepo coś przyciąga. Naprawdę granie od góry jest problematyczne dla ludzi, bo nikt nie potrafi grać na zablokowanej kamerze. Na sobie nie wiem, tagać i tutaj coś dawać. Bo nikt nie potrafi grać na tym etapie gry na czymś takim. Grać od góry. No niestety, no. No on nic nie widzi ten bliska, ja pierdzielę. Naprawdę, szkoda słów na tych ludzi. Jak ktoś gra od góry, to już ma od razu minus tutaj na takim etapie gry, bo nic nie widzą. Nie potrafią grać na odwrotnej kamerze. Ci, co tutaj mają lepszą przewagę, bo lepiej widzą z dołu tutaj. No niestety, no. To są takie postawy, gdzie trzeba się tego nauczyć grać. Jak ktoś nie wie, to niech lepiej nie wie, w to ja widzę, że ten blisko nic nie widzi. Jak on tak przyciąga, no to... To jest bezsens. Kolejny bezsens gra. Nic nie ugram, grając z takimi ludźmi, nic po prostu. No ale weź mnie, nie obrażaj tym blitzcrankiem, bo naprawdę mało mnie obchodzi twoja opinia. Ja tylko stwierdzam fakty. Ja tutaj nawet warda nie mam w tych krzakach. Jak ja mam w ogóle zejść? Powiedzcie mi, no ja nie mogę zejść w tym momencie, bo on mnie przyciągnie. Jak zwykle support nic nie robi, nic. Kompletnie. Kolejna gra, gdzie support jest bezużyteczny. Gdzie jest ward w tych krzaki? Gdzie? Nie ma warda znowu. No i już przyciągnięcie powinno być. O, ruszył się w końcu do roboty. Szkoda, że supporta przyciągnął. Volibear też nie wiadomo co odpierdziela. Ja pierdzielę co za gry. Ręce opadają patrząc na gry takich ludzi. Ręce opadają. Ale ty mi nie mów ile mam CS-ów, bo ja wiem ile mam. Musisz stawiać wardę tym supportem gra i lepiej nie oczekuj, że ADC zrobi wszystko za ciebie. No gdzie były wardy? Masz ty w ogóle jakieś warda? Masz dwa wardy i tutaj krzaki. Ani jednego, ani drugiego gdzie nie były wardy. Tu krzaki są bezowardowane. Gość ma dwa wardy przy sobie. To ja mam rzucać te wardy, czy on? Kto ma grać w ogóle w tą grę? Ja muszę sobie sam robotę robić. No dobra, zabijcie mnie, bo taka gra to nie ma sensu. Ja się poddaję, grając z takimi ludźmi. No nic nie myślę. Katastrofa. Katastrofa jest na całej linii. Chciałem tutaj pograć ADC-kiem, jak nie mam supporta dobrego, no. Kolejna gra, gdzie jest support bezużyteczny. To jest takie trudne grać supporta, no ja pierdzielę. To jest takie łatwe. Odezwał się ten, co coś robi w tej grze. Siocer,
Seth, czy można studiować swoją pasję? Można. Kliknij w link i studiuj zarządzanie e-sportem https://instream.ly/esport_lic_siocer_p=20. Masz 200 subów? Gdzie masz 200 subów? 1200 subów, a nie 200. No nie, ten support nic nie chce zrobić, nic. Wszaki, jedne, drugie. Jak mam farmić, kościu? Jak ja mam farmić, kiedy zejdzie woda? Solo gamer. Sed, można zagrać z tobą? Można, ale jak grasz dobrze, to możesz, jak nie, to nie. Musimy cię sprawdzić, czy grasz dobrze. Jak ja mam farmić, kiedy widzę, że gość stoi w krzakach i mnie wciągnie? Ja nie mam nawet możliwości zejścia. Bo support ma dwa walety przy sobie i ani jednego nie chce rzucić. Jest 9 minuta, a w krzakach nie ma solo było gamer. Sed, rozkurwie ich. Oby tak było, przyjacielu, oby tak było. No dalej są krzaki nieowaldowane. Jak ja mam zejść do mobka? Kiedy ja wiem, że on tam stoi. A ten zamiast, nie wiem, graba chociaż te krzaki zrobić, to nic. Stoi jak parcel. No kosmos jest w tej grze, kosmos. Co ci ludzie odpowiadają? No jak ja mam zejść tam na dół, kiedy ja widzę, że on musi tam być. To jest niemożliwe, żeby go tam nie było, no. Dobra, zabij mnie. Zabij mnie, bo to jest błąd supporta. Naprawdę, no to jest... Ej, bądźże, co za ludzie. Jak ja mam ich tutaj nie obrażać? To nie jest obrażenie też mojej strony, tylko ja zwracam uwagę na błędy ludzi, no. Naprawdę. Chcemy grać lepiej, to musimy... naprawiać swoje błędy, które niestety są w tej grze. No ale jak widać, nikt nie chce tego naprawić, no to chyba tak dalej, no ale no po co mamy grać tą grę? Niestety granie supportem też wymaga od siebie trochę więcej niż tylko chodzenie koło moba. No, trzeba rzucać wardy, nie wiem, spadać krzaki, chociaż no, nie trzeba tego wardy. Maciejek, wejść tam. Siema. Siema, siema. No można tu wejść supportem. Jesteśmy jakimś tankiem. Możemy tu wejść, sprawdzić, stać na chwilę. Niech ADC sobie fajnie. Marzuje pan, no to mi daje reporta, co się przejmuje twoim reportem, kim tu jesteś. Myślisz, że ten report coś da, że go zgłosisz? Nic ci nie da. Możesz sobie zgłosić. Może ci jedynie ulży na sercu, że mi dałeś report, ale twój report nic mi nie jest w stanie zrobić tak naprawdę, więc wiesz, możesz sobie go wsadzić wieś gdzie. Masz bana? No chyba nie. Na jakiej zasadzie chcesz mi dać reporta? Jaką przyczynę chcesz mi tam dać? Przeciwnik pokonany. Koniec serii. Jinx, tak naprawdę znaczy Jinx! Co? Sojusznik pokonany. Wróg się jest podkoszenie. Wszystko zgodnie z planem. No pięć trzyma tylko ten random. Naprawdę potrzebuje nowej broni.
Pokonany. Jest, dobra, jednego mam. Robione. Zniszczono twoją wieżę. Stało się gonić. Przeciwnik pokonany. Co to ja miałam? Oni sam sobie muszę grę robić, bo oni nie chcą ze mną współpracować. Zabijcie mnie. Nie będzie. No nie, to też jest po grze. Możemy się poddać. Nie ma sensu marnowania czasu na taką grę. Nie dał tak. Kasper, Aleksa, Aleksandrze, dzięki za lajka. No come on, co może pójść nie tak? Kulki. No i to wiemy, czy jesteś dobry. No ale gościu mnie będzie teraz obrażał, kiedy... No ja widziałem błędy, a on tego nie widzi, no. To ma fajnie do tego, jak on grał, no. I co ma skin do tego, że mam skina? Nie wiem, ludzie oglądają, myślą, że jak ktoś ma skina, to dobrze gra. Myślenie takich ludzi to widać, no to jest poziom brązu. No, poziom, nie wiem. No bo jak ja miałem, stojąc tutaj była wieża, jak ja miałem zejść dalej, kiedy 100% było wiadomo, że support się tutaj mnie przyciągnie. Ja nie miałem możliwości zejścia, a mój blisko jak chodzi tutaj nic nie robi. Kiedy on miał dwa wardy, mógł albo tutaj stanąć, albo tu rzucić warda, tu i tu, mógł tutaj zejść, coś zrobić, a nie stał pod wieżą i czekał i myślał, że będę farmić. No naprawdę. Naprawdę, no. Myślcie ludzie, co robicie w tej grze. A nie miejcie do mnie pretensji, że wam zwracam uwagę.
Albo myślicie, że was obrażą. No ja zwracam uwagę na grę. A wy z tego nic nie chcecie zrobić. Myślicie, że dalej jesteście lepsi. Bo ktoś wam zwrócił uwagę, no. Myślenie ludzi w naszym kraju, no. Nikomu nie można uwagi zwrócić, bo się coś dzieje, no nie? No każdy myśli, że jest najlepszy w tej grze. Jak zwrócisz komuś uwagę, to już problem. To jest ogromny problem w tej grze. Ja muszę sobie sam robotę robić tutaj. Nie da nawet go pokonać. Mam czas. Dobra, no niestety nie miałem czas. 5-2. Bardzo dobry damage. Można się poddać, zagrać next. No myślałem, że ten chciałby zdobyć tą skrzynkę, no ale... Ludzie nie chcą grać. Ja sam nie dam rady zrobić takie gry. Nie da się samemu wygrać. No to jest gra 5-5, a nie 1v1. Nie wiem, na ten że to może ja też sobie zagram supportem i będę stał tylko pod wieżą. Zobaczymy, czy mój ADC będzie w stanie farmić. No chyba nie. Chyba nie. Nie ma jak grać w takich, że... Dalej ma za dużo HP. Chyba się poddaliśmy. Ale może lepiej zagramy szybko nexta. Damy kontynuuj, to nie ma możliwości od skrzynce. Bo nie ma kogo. Nie ma dać dalej komu honorka. No niestety tutaj... No, zabójca to jest słabo, dobra, usuniemy go. Gramy sobie sami po prostu. Nawet nie było z kim grać. Dobra, to spotkamy się w kolejnej grze od A do Z, papa. Pa.